Mimo że na grube używki nigdy nie miałem ochoty, to sam nie robię wyrzutów, jak mój ziom daje po nosie. Nie hejtuję, mimo że może mam powody, to każdemu w życiu odpowiada jakiś inny bodziec. Każdy może być kozakiem i nie walić jak on, i poza swym poziomem utrzymywać pion. Mam ziomów jarających się chujowym rapem, którzy mi udowadniają, że oni mają rację. Z tymi zaangażowanymi politycznie kłócę się na melanżach, ale dla mnie to frajda, a moim czynnikiem opiniotwórczym jest rozsądek. A pedałów nie lubię, ale mi z tym dobrze. Tolerancyjni wysyłają mnie w pizdu, niedługo później z tymi samymi śmieję się z rasistów. Realia dają po pysku, ale rozmaita segregacja nigdy nie jest in plus. Mimo że różnimy się dość wyraźnie, nie ma tu wpływu na nasze przyjaźnie. Nie chodzi o tolerancję, to zdrowe relacje. Było tak zawsze, tak będzie zawsze. Mimo że różnimy się dość wyraźnie, nie ma tu wpływu na nasze przyjaźnie. Nie chodzi o tolerancję, to zdrowe relacje. Było tak zawsze, tak będzie zawsze. Żyję raczej zgodnie z prawem, bo kandy omijam stale. Jak dostanę mandat, to za browar albo parkowanie. Mój ziomek miał za parę spraw na grubo przejebane. Jarał się pod celą, jak usłyszał mnie, zmieniając fale. Liczę, że tym razem słuchasz w lepszych warunkach. To otwórz okno i to wypuść na podwórka. To będzie dla mnie coś, a każda sekunda będzie smakowała jak nasza pierwsza wódka. Inny mój ziomek chciał zostać policjantem. Nie mam nic do tego, mam wyjebane totalnie. Pokolenie JP już ma pewnie gulę w gardle. Nie mam nic do nich, ale nie wierzę w anarchię, jak w partię. Ale zagłosujesz jak chcesz, to nie ma wpływu, czy cię lubię mniej czy bardziej. Buractwem jest kłócenie się o prednie. Różnimy się pięknie i to jest piękne. Mimo że różnimy się dość wyraźnie, nie ma tu wpływu na nasze przyjaźnie. Nie chodzi o tolerancję, to zdrowe relacje. Było tak zawsze, tak będzie zawsze. Mimo że różnimy się dość wyraźnie, nie ma tu wpływu na nasze przyjaźnie. Nie chodzi o tolerancję, to zdrowe relacje. Było tak zawsze, tak będzie zawsze. Młodzi są nabuzowani bardziej niż kiedyś, bo starzy nie mają żadnych aspiracji. Młodzi nie mają dobrych inspiracji. Starzy mają reumatyzm i bolą ich prostaty. W tyglu informacji, gdy wyrażam taki pogląd, mam nadzieję, że twoje myśli pójdą swoją drogą. Jedna miłość dla mnie oczywista oczywistość. Porozmawiajmy dziś jak inżynier z humanistą. Dysonans między nami jest widoczny, ale wiem, że potrafimy znaleźć wspólny mianownik. Nie chodzi o to, że musimy się napskindolić, pierdolnąć brudzia i wyjagać cztery jointy. Wystarczy się nawzajem słuchać, cudze zdanie szanować i własnego nie wmuszać. Po to, że różnimy się dość wyraźnie, nie ma mieć wpływu na nasze przyjaźnie, kumasz? Mimo że różnimy się dość wyraźnie, nie ma tu wpływu na nasze przyjaźnie. Nie chodzi o tolerancję, to zdrowe relacje. Było tak zawsze, tak będzie zawsze. Mimo że różnimy się dość wyraźnie, nie ma tu wpływu na nasze przyjaźnie. Nie chodzi o tolerancję, to zdrowe relacje. Było tak zawsze, tak będzie zawsze.